Jeżeli chcecie sobie kupić monety, zapraszam do magiccoins.pl. Wpiszcie oczywiście przy zakupie kod Wojciech po niesamowite bonusy. Jak widzicie, płatność PaySafe kartem, SMS-em czy przelewem. Czego chcieć więcej? Yo, cześć, siemano, ludziska. Nie spodziewaliście się pewnie, że usłyszycie kiedykolwiek ten piękny głos, ale oto ten głos został zesłany do was ponownie. Prezentując wam serię, którą zapowiadałem półtora tygodnia temu. O, super. Także no, dzisiaj sobie zrobimy skład, w którym zaczniemy sobie serię Idealne Składy. O co chodzi? W ogóle dlaczego mam zawodników koncepcyjnych? Dlatego, że się bardzo napaliłem na nagrywanie drugiego odcinka i musiałem strzelać zawodników, po czym sobie przypomniałem, że nie nagrałem budowania składu, więc musiałem tutaj ich wrzucić. Tak wyglądał ten skład. Chodziło o to, żeby ten atak złożyć fajny z przodu, przy fajnej obronie i troszkę to z hybrydy zodolizować, wiecie o co chodzi. Formuła tego jest taka, że będę sobie grał dwa złote puchary, zobaczę ile dam radę wygrać, ile było, będzie, nie będzie skrót meczy, tylko będą same moje bramki. Wygrałem tym składem zagrałem tym składem 5 gier, wygrałem 3, przegrałem 2. Jakby dwa razy podszedłem do złotego pucharu, raz doszedłem do tam, no za trzecim meczem przegrałem i za drugim razem, za drugim meczem przegrałem. No więc odpadłem szybko, natomiast sam skład grał świetnie. No i jakby o co chodzi w tej serii, właśnie będę robił sobie takie składy, wiadomo, będę mógł sobie używać zawodników parę razy, jakby z kolejnych odcinków, znaczy z poprzednich odcinków, tych, których mi się fajnie grało, na przykład przykładowo w następnym będzie też nawet chyba dwóch zawodników z tego składu. Będę sobie robił jakieś fajne hybrydy, ale to też nie będę się ograniczał, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby skład był skuteczny. No i dążymy do tego, żeby wygrać składem dwa złote puchary pod rząd. Później może, nie wiem, podbijemy stawkę i będą trzy, albo może będziemy po prostu szukać jakichś jeszcze lepszych opcji. Może jak zacznie się w końcu dać, zawsze zacznę grać więcej ligi, bo no na razie jest ciężko znaleźć przeciwnika często w tych ligach i ten wiem, że trzeba wyjść z FIFA i tak dalej, ale to dużo nie pomaga, szczerze mówiąc, bo często i tak ciężko jest znaleźć przeciwnika. Jeżeli już jest, to jest takim kurde kozakiem, że nawet w tej lidze piątej jest zajebiście ciężko, przynajmniej dla mnie, może jestem słaby. No więc co do składu samego w sobie, na bramce jest Szczęsny, który jest dobrym bramkarzem, w obronie jest, obrona ma spoko tempo, Barzagli jest kurde taki zajebisty, ma to 88 obron, po prostu robi taką robotę, plus niska, wysoka pracowitość, jest po prostu mega fajna, bo on zawsze jest na pozycji, po prostu wiecie o co chodzi. Smolników i Kryścito, no tacy obrońcy niezbyt ofensywni, szczerze mówiąc, nie wiem jakie mają, sprawdzę jakie mają pracowitości, mam tutaj na konsoli otwarty ten skład, wysoka średnia i średnia, natomiast Smolników ogólnie jest chyba najfajniejszym obrocznym obrońcą, jakiego używałem w tym roku, może z Tremuliną. Już się bramki zaczęły, jak widzicie, także tam patrzcie tylko na co to Hulk wyprawia. Sorki. Defensywny mocnik to De Rossi, który tutaj też rozdaje piłki. Patrzcie też, w ogóle dla potomnych nie strzelił karnego. Pierwszego, jedynego w tym roku jak na razie, chyba na, nie wiem, 30 czy coś takiego. De Rossi, no taki, też taki defensywny, no przede wszystkim chodziło o to, żeby po prostu dobrze przejmował piłkę, tak? I z tym sobie radzi świetnie. Eremenko i Witzel to bardzo podobny typ zawodnika, wysoki, z dobrym tempem, 4 gwiazdki sztuczek, znaczy z dobrym tempem na SP, po prostu są bardzo dobrzy środkowi pomocnicy, wydaje mi się, że to chyba najfajniejsza para, jaką grałem. Obydwaj są kreatywni, ofensywni, defensywni, zbilansowani bardzo ładnie. Na lewej pomocy jest Inform Musa, a na prawej Hulk. Za Hulka zapłaciłem bodajże 40 parę tysięcy i za Musę 20 parę tysięcy. Skład składałem już dobre 2 tygodnie temu, na dłużej chyba, ale to nieważne. Wojciech takie właśnie ma tempo robienia filmów. No i Dumbia to oczywiście najlepszy napastnik w moim klubie, jakim grałem w ogóle w tym roku. I on już tam kosztował jakieś grosze, ale cały skład, no to głównie Musa i Hulk stanowią większość ceny. Tam jeszcze Barzagli kosztował tam 15 tysięcy, Kastan 6, więc to tam jeszcze 20 tysięcy się dodaje, ale reszta składu właściwie kosztuje 1000-2000 tysiące, może De Rossi może 4, no właśnie. Także myślę, że skład jest absolutnie do zrobienia. Można tutaj oczywiście na lewą pomoc można włożyć tego, jak mu tam, muszę sprawdzić, Szatowa z Ligi Rosyjskiej. Tak samo na prawą pomoc można włożyć, nie wiem, tego Holendra, jak mu tam...
nie pamiętam jak on się nazywa, ale tego, tego Holendra, co jest, całkiem ma dobre staty, jest tam jakiś inny jeszcze, paru fajnych innych zawodników, także opcje są na stanienie tego składu. Obronę Kastana i Barzagliego też można wymienić na tańsze opcje, a skład jest bardzo solidny i wbrew pozorom wydaje mi się, że to głównie brak szczęścia spowodował taki niezbyt duży sukces tym składem, ale może następnym składem pójdzie nam lepiej. Przekonamy się w przyszłym miesiącu, kiedy Wojciech rzuci następny film. Także możecie zostawić motywacyjną łapkę w górę albo demotywującą łapkę w dół, która sprawi, że już nigdy nie wrzucę filmu. I oczywiście nie zapomnijcie napisać komentarza, że Wojciech tyle nie wyśmiecił, wrzucaj częściej filmy, bo oczywiście nie zauważyłem, że nie wrzucam filmów i na pewno robię to bez żadnego konkretnego powodu, tylko dlatego, że jestem pierdolonym leniem. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. To był Wojciech, tu przegrany mecz Ripia 2-0. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć.